Mamy 13 marca 2019 roku i oto jak wygląda następny etap budowy nowego osiedla pod Bocianówką. To jest, mówię, to jest następny etap, to nie jest jeszcze skończone. To jest, jakby powiedzieć, wykańczanie. No. Tam już Balibar ogląda. Zuzia też. A tutaj będzie takie do wygrzewania się. Przy czym ten drugi materac będzie na dole. Muszę tam odkręcić ten podgłówek, bo mi blokuje. Te kołki, które tam leżą, o, to one będą poprzystawiane tutaj na różne sposoby. Tak, żeby kotki mogły sobie wspinać się łącznie ze wspinaniem na dach. Poza tym jeszcze są takie pieńki półmetrowe. Mam chyba tam około 10, także też tu jakoś przywiozę, to wkomponuję w całość. I tak to będzie wyglądało. Tutaj oczywiście stołówka. Tutaj picie. Mleko. To jeszcze umyję ten linoleum, bo to jest brudne, zapaćkane. Będzie mył. Ten linoleum tutaj jest właśnie do rozkładania kości. Jest to na takim pochyłym terenie, także woda będzie spływała. Pierwotnie ułożyłem tutaj, ale tu było zagłębienia, woda mi się zbierała, było to niedobre. Panowie konserwatorzy, stolarz ze swoim pomocnikiem ma przyjechać i zamontować mi tą furtkę. Oho, Baribal poluje. Poluje, poluje. I co, upoluje? Nie upoluje. Nie tak łatwo ptaszka upolować. Także tą furtkę tutaj zamocuję. No, okazuje się, że zawiasy są bardzo lipne. Nie do tej furtki. Ale poradziłem panom, żeby tutaj od kołka drut był pociągnięty do końca furtki. Będzie taki cięgno podtrzymujące. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeszcze idę przywieźć dwie budki, te duże.